W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o rosyjskim społeczeństwie i bardzo poważnym problemie, jaki właśnie zaczyna być zauważalnie odczuwalny dla przeciętnego Rosjanina, a mianowicie o strumieniu broni palnej, jaki zaczął płynąć w związku z wojną. Już teraz jest to poważny problem, który z każdym dniem narasta wprost proporcjonalnie do każdego przywiezionego z frontu granatu ręcznego czy egzemplarza broni palnej. Sytuacji nie pomaga również fakt, że poza regularnym wojskiem na froncie walczy mnóstwo różnej maści formacji ochotniczych i prywatnych firm wojskowych, co dodatkowo utrudnia kontrolę. O historii problemów związanych z napływem nielegalnej broni, a także o tym, jak rosyjskie jednostki gubiły i kradły przysłowiowe klamki, możemy się dowiedzieć z artykułu dziennikarza The Insider, Siergieja Kaniewa, który opracowałam na potrzeby tego podcastu. Pan Kaniew w interesujący sposób przedstawia historię ginącej i kradzionej broni, która następnie była wykorzystywana przez bojowników czy grupy przestępcze. Jest to interesujący materiał, który niewątpliwie wzbogaci naszą wiedzę o tym słynnym rosyjskim społeczeństwie. Tytuł: Łap sąsiedzie granat. Wywieziona z wojny broń doprowadziła w Rosji do wzrostu przemocy związanej z bronią palną. Jeszcze nie odnaleziono tysięcy klamek, jakie były zgubione albo ukradzione rosyjskim wojskowym w punktach zapalnych na północnym Kaukazie, a do Rosji już popłynął nowy strumień broni z Ukrainy. Według danych Prokuratury Generalnej, zaczynając od kwietnia 2022 roku, liczba przestępstw w Rosji związanych z wykorzystaniem broni palnej i materiałów wybuchowych wzrosła o 32%. Gdzie ta liczba może być zaniżona? Duża ilość całości uzbrojenia okazała się w obszarach graniczących z Ukrainą, w obwodach Kurskim i Białgorockim, a także w Moskwie. W gronie liderów w kategorii kradzieży broni są elitarne jednostki Ministerstwa Obrony, Pskowscy desantowcy, specna z i pododdziały wojsk wewnętrznych MSW. Wrzucił granat do ogrodu sąsiada. Broni w Rosji pojawiło się tak dużo, że ostatnimi czasy, patrząc na wiadomości, tylko ślepy nie trafił na zapomniane przez kogoś pistolety, karabiny albo granaty. Na przykład, 20 marca w mieście Kimry, w obwodzie twerskim, pielęgniarka znalazła granaty po wyjeździe najemcy, któremu wynajmowała mieszkanie. Policja przejęła również pistolety, amunicję i laski trotylu. 3 marca w Nowokuzniecku w torbie na przystanku autobusowym znaleziono worek z granatami ręcznymi RGD 5 i F1. A 15 marca w Odincowskim inspektorzy drogówki zatrzymali mieszkańca autajskiego kraju a kromacz W bagażniku jego samochodu znaleziono dwa karabiny Kałaśnikowa i pociski. Zatrzymany poinformował, że walczył na Ukrainie w szeregach PMC Wagner i jechał na urlop. Coraz częściej Rosjanie po wypiciu wykorzystują karabiny wojskowe, aby postrzelać w powietrze dla rozrywki. 16 marca w podmoskiewskiej wiosce Goluboje, na ulicy parkowej, pijany mieszkaniec zaczął strzelać z karabinów w powietrze. Znaleziono u niego karabin kałasznikowa i ponad 240 pocisków. 9 marca w mieście Dalniegorskie kraju nadmorskiego. Dwóch pijanych zmobilizowanych rozpoczęło strzelaninę z karabinu na ulicy. W czasie przesłuchania poinformowali, że zwyczajnie chcieli wystraszyć miejscowych. A pod koniec lutego w Reutowie był zatrzymany mieszkaniec, który zdecydował się świętować ślub strzelaniem w powietrze z AKM. Wcześniej tego samego miesiąca za strzelanie w powietrze zatrzymano czterech moskiewskich studentów. Rozrywka z granatem w roli głównej również nabiera popularności. 14 stycznia na fermie Tonieńkoje pod Białgorodem zmobilizowany sierżant Dmitri L., w ramach żartu, rzucił granat na ulicę. Jednakże nie wziął poprawki na fakt, że obok znajdował się magazyn amunicji i pociski zdetonowały. W konsekwencji zginęło trzech kolegów sierżanta ze służby, a kolejne 18 osób zostało rannych. A także całkowicie spłonął wiejski klub i szkoła. Natomiast 25 grudnia zagrzmiało eksplozją w Woroneżu, obok kawiarni Ludmila. Jak wyjaśnili śledczy, sprawcami okazali się wojskowi z jednostki numer 29760. Sierżant Artjom Szapowalow i szeregowy Iwan Kirijewski, którzy przybyli w delegację z okupowanej części obwodu Charkowskiego. Według wstępnych ustaleń, mocno podpici Szapowalow i Kirijewski. Wyciągnęli zawleczkę z granatu, ale nie zdołali wcisnąć jej z powrotem. Wtedy wrzucili granat do śmietnika. W rezultacie eksplozji ucierpiał przechodzeń, a budynek kawiarni został uszkodzony. Ma się rozumieć, są i tacy Rosjanie, którzy wykorzystują broń, która trafiła im do rąk, nie w celach rozrywkowych. I tak, 6 marca, w domu Diedowo policjanci zatrzymali 38-letniego obywatela, który miał przy sobie granat F1. Według danych policji zamierzał wysadzić lokalne komisariat zupełnie. Jak się wyjaśniło, zatrzymany był zmobilizowany w październiku zeszłego roku i odbywał szkolenie na terytorium obwodu Kurskiego, ale uciekł z jednostki wojskowej. Najczęściej broń wojskowa jest wykorzystywana przez Rosjan w konfliktach bytowych. Na dniach wyrok pięciu lat pozbawienia wolności otrzymał mieszkaniec wioski Siewiernii, regionu Białgorockiego. W zeszłym roku podpity zdecydował się skonfrontować ze znajomym, który był mu winny pieniądze. Dłużnika nie było w domu i skazany wrzucił granat na podwórko, gdzie w tamtej chwili znajdowała się żona dłużnika. Na szczęście nic jej się nie stało. A w grudniu 2022, wróciwszy z Ukrainy, ochotnik, Władimir Jakimow, zestrzelił swoją żonę Wiktorię z powodu podejrzeń o zdradę. Jak wyjaśnili dziennikarze, medycy wojskowi zdiagnozowali u Jakimowa zapalenie zatok przynosowych i wysłali go do domu na leczenie. Według danych regionalnych mediów, Jakimow zastrzelił żonę z pistoletu służbowego. Tego typu incydenty są konsekwencją ogromnego napływu broni wojskowej, która popłynęła do Rosji po rozpoczęciu pełnoskalowej agresji w Ukrainie. Szerokie, niekontrolowane rozpowszechnienie broni będzie mieć niezwykle tragiczne skutki. Można być tego pewnym, chociażby dlatego, że nie jest to pierwsza fala tego typu. Żegnaj, broń! Według operacyjnej bazy danych MSW o nazwie Utracona Broń, w czasach działań bojowych w Czeczenii, Ingushetii, Dagestanie i Gruzji wojska federalne utraciły 9606 sztuk broni strzeleckiej i amunicji. Największe straty miały miejsce w czasie walk o Grozny. 1995 roku. Wtedy samych tylko karabinów Kałasznikowa w różnych modyfikacjach, pistoletów, granatników i karabinów snajperskich zgubiono 1728 sztuk. Rekordzistą w kwestii zgubionej broni i amunicji jest 166. osobna brygada motostrzelecka, w której na kontrakcie w latach 1994- 1995 Walczył osławiony Igor Girkin, Strielkow. W czasie walk o Grozny, szali i szatoj, brygada bezpowrotnie utraciła 204 sztuki broni i amunicji, 13 rakietnic, 29 pistoletów makarowa, 74 karabiny kałasznikowa, 19 cytrynek, 23 granaty ręczne, RGD, 5 CKMów SP-18, 10 karabinów maszynowych Kałasznikowa. 25 granatników podwieszanych, dwie wielkokalibrowe karabiny maszynowe NSW, cztery granatniki RPG-7N i RPG-7W. Większość klamek i granatników milicje czeczeńskie zdobyły na kapitulujących żołnierzach brygady. Reszta była zgubiona w czasie walk albo ukradziona ze stojaków na broń. Z powodu masakr ludności cywilnej żołnierze tej brygady nazywano oszalałymi. Tutaj widzimy zdjęcie z niektórymi żołnierzami tej brygady. Cytat. Otaczali wioskę, wchodzili do domów i pierwsze co robili to szukali żarcia i alkoholu. Od razu również zabierali złoto, dywany, kury i bydło. Na punktach kontrolnych trzepali kierowców. Obecnie oglądam nagrania z Ukrainy, nic się nie zmieniło. Powiedział The Insider były żołnierz brygady, który chciał pozostać anonimowy. Według jego słów praktycznie nie prowadzono ewidencji broni. Niewielu żołnierzy zabierali do domu upominki. 20 lipca 1996 roku w Moskwie na stacji metro Kurskaja zatrzymano żołnierza kontraktowego jednostki 22033, Waleria Mordwinowa, u którego milicja znalazła dwa granaty RGD-5. Natomiast ranny w Groznym, Siergiej Wołkow, w dzień leczył się w wojskowym szpitalu imienia Burdenko a nocą wymykał się z sali szpitalnej i zajmował się grabieżami. W celu zastraszenia ofiar żołnierz kontraktowy wykorzystywał granat F1 i bagnet. Upominki z frontu wypływały w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Na przykład we wrześniu 2001 roku dyżurny komisariatu Zjeblikowo otrzymał informację o wybuchu w mieszkaniu na ulicy Musy Dżalina 4. Przybywszy na miejsce, śledczy odkryli ciała Wiktora Jastryjebcowa i jego syna Siergieja. W przedpokoju znajdowała się żona Jastryjebcowa, która otrzymała rany odłamkowe obu nóg, a także cierpiąca na wstrząs urazowy wnuczka Julia, uczennica czwartej klasy. Po wstępnym przesłuchaniu krewnych wyjaśniło się, że w czasie wspólnej popijawy napoi alkoholowych mężczyźni pokłócili się i wtedy Jastryjebcow starszy, Wyciągnął granat RGD-5 i rzucił na podłogę. Według słów poszkodowanej, granat dla teścia przywiózł znajomy oficer z brygady, tzw. Oszalałych. Co ciekawe, obecnie niektórzy żołnierze tej brygady walczą na Ukrainie. Jeden z nich, Aleksiej Chmieliew, podpisał kontrakt z jednostką 45-377 i był oddelegowany do LNR. 6 października 2022. Jego krewni otrzymali informację, że poległ. Jak wpiszą w mediach społecznościowych, razem z Milewem poległo jeszcze pięciu współtowarzyszy. Drugie miejsce rankingu ilości zgubionej broni zajmuje 428. Pułk Motostrzelecki, walczący w Czeczenii i straciwszy tam połowę personelu. W toku działań bojowych oficerowie i żołnierze pułku gdzieś posiali m.in. 117 karabinów Kałasznikowa, i 10 granatników podwieszanych. Na trzecim miejscu, jeśli chodzi o utraconą broń, 76. gwardyjska desantowo-szturmowa dywizja z Pskowa. Utraciła w walkach 88 AKS-74, 17 ręcznych karabinów maszynowych Kalasznikowa i 28 granatników podwieszanych. Na początku agresji przeciwko Ukrainie, pskowscy wiedesantowcy mieli wejść do Kijowa, ale poniósłszy duże straty, Okopali się w teraz już znanej na cały świat buczy. Czwarte miejsce zajmuje jednostka wojskowa 23562, która w czasie szturmu groznego zgubiła 54 karabiny kałasznikowa, a także karabiny maszynowe, granatniki. Za nią jest jednostka 29483, którą z włady Kaukazu przerzucono do Czeczenii. W walkach zgubili 75 klamek. Zresztą ta jednostka wojskowa zdołała stać się w tej kategorii sławna jeszcze przed wojną. Od 1988 do 1993 roku z jej magazynów zniknęło 806 sztuk broni palnej i granatów. Następnie połowa skrażonej broni uzupełniła arsenały ormiańskiej i gruzińskiej zorganizowanej grupy przestępczej, a także bandytów ze stołecznego regionu Solncewo i podmoskiewskiego Długoprudnego. Kosmonauci, gwałciciele i zdrajcy. Swój wkład do statystyki związanej ze zgubioną bronią wniósł również OMON i Wojska Wewnętrzne MSW. Obecnie te pododdziały wchodzą w szeregi rozgwardii. Największa partia broni została skradziona z magazynów MSW 22 czerwca 2004 roku, kiedy bojownicy napadli na Nazę. Zginęło wtedy 98 osób, 104 były ranne, a atakujący zdobyli 866 pistoletów, strzelb, karabinów i granatników. Wliczając w to ukradzione z sejfów śledczych dowody rzeczowe związane z zabójstwami na zlecenie. 7 włoskich pistoletów maszynowych Bretta, 4 czeskie pistolety Ceska Zbrojowka, 14 obrzynów i jeden polski pistolet WIS-35 wyprodukowany w 1934 roku. Inna duża zguba z arsenałów MSW miała miejsce 6 sierpnia 1996 roku, kiedy czeczeńskie milicje zdobyły grozny. Miejscowe formacje porządkowe uciekły i z budynku kierownictwa walki z przestępczością MSW Czeczenii były ukradzione 162 pistolety Makarowa, 13 karabinów Kałasznikowa, 9 karabinów maszynowych, 18 pistoletów maszynowych PP-90, i cztery strzelby KS-23M. Ogółem ze zbrojowni zniknęło 249 sztuk broni. Wśród pododdziałów MSW można odnotować drugi pułk specjalnego przeznaczenia orderu Kutuzowa. Wcześniej żołnierze zajmowali się utrzymaniem porządku w czasie imprez masowych i meczy piłki nożnej. A po przejściu w szeregi rozgwardii wykorzystano ich do pałowania opozycyjnych wiecy, przez co moskwicze zaczęli nazywać ich kosmonautami. Z uwagi na hełmy. Zaczynając od 1992 roku, kosmonauci zgubili 208 sztuk broni palnej. Przykładowo, 31 października 1992 roku w Nazrani bojownicy bez jednego wystrzału zdobyli 5 pistoletów Makarowa, 29 AKS-74, 21 karabinów Kałasznikowa, 17 granatników podlufowych, i cztery kanabiny snajperskie Dragunowa. Pięć lat później jeden z karabinów był odnaleziony w Skrytce, niedaleko od zagorodnej autostrady w Moskwie. W czasie walk w Czeczenii pułk utracił jeszcze 52 sztuki broni i dwa sprzężone systemy przeciwlotnicze ZU-23-2. A inspekcja w 1998 roku wykryła zniknięcie z magazynów czterech AK-74. Raporty kryminalne MSW tego czasu są pełne przestępstw dokonanych przez żołnierzy wspomnianego drugiego Pułku. Oto kilka przykładów. 7 lutego 1995 na stacji Metro Komsomolska był zatrzymany podróżnik Igor Alejnik. W czasie przeszukania znaleziono przy nim granat RGD-5, rakietnicę i minę przeciwpiechotną. 22 marca 1997 roku. Do milicji zwróciła się sklepikarka, Zinaida Fedorowa, informując, że do jej sklepu wdarło się trzech nieznajomych, którzy grożąc przemocą fizyczną ukradli kilka butelek wódki i papierosy. Śledczy szybko zatrzymali trzech żołnierzy jednostki 3186. Sawczenko, Gielisiejewa i Golikowa. Porwane dobra zwrócono. 31 stycznia 2002 roku w Mytiszczach inspektor drogówki zatrzymali Żyguli, którym jechał major Jewgenij Nifontow, kapitan Roman Liebiediew i starszy porucznik Walerii Burdiew. W bagażniku znaleziono granat RGD-5. 7 lutego 2004 do policji zwróciła się niepełnoletnia Marina P. Informując, że dwóch nieznajomych w mundurach wojskowych wciągnęło ją do bramy i po kolei zgwałciło. W oparciu o rysopis Zatrzymano żołnierzy pułku Nierownychina i Drozdowa. 4 maja 2004 roku z parku Kuzminki Lublino przywieziono dwóch nastolatków, Aleksija K i Pawła O., którzy poinformowali, że na ścieżce napadł na nich nieznajomy z nożem i zaczął domagać się pieniędzy. Wystraszeni nastolatkowie oddali grabieżcy telefon komórkowy i 50 rubli. Przy wyjściu z parku zatrzymano wojskowego jednostki 3186, Siergiej Lewczenko. 19 października 2006 roku do Regionalnego Kierownictwa MSW do spraw walki z przestępczością zorganizowaną zwrócił się jefreator Dmitri Frolov, informując, że kierownik służby inżynieryjnej w jednostce 3186, major Repin A, Domaga się od niego 15 tysięcy rubli, a w przypadku odmowy grozi wysłanie Frolowa do Czeczeni, gdzie go pochowają. W chwili przekazania pieniędzy na terytorium bazy należącej do oddzielnej dywizji specjalnego naznaczenia imienia Dzierżyńskiego, Repin został zatrzymany. Następnym w rankingu zgubionej broni jest 81. Operacyjny Pułk Wojsk Wewnętrznych MSW. Pomiędzy 1992 a 1994 żołnierze pułku brali udział w Osytyńsko-Ingórskim konflikcie i dwóch wojnach z Czeczeni. W czasie walk w Czeczeni zgubili 28 karabinów, a także, jak wskazuje baza MSW, 19 marca 1996 roku bazę w Urus-Martanie samowolnie opuścili sierżant Aleksiej Gladkich, i szeregowy Władimir Pinajew, zabrawszy dwa AK-74. Jednocześnie historia zniknięcia Gladkicha i Pinajewa do tej pory wywołuje masę pytań. Miesiąc po tym, jak ich rodzice otrzymali od synów ostatnie listy, zapukali do nich śledczy z nakazem przeszukania. Poinformowali, że obaj są poszukiwani federalnym listem gończym i poprosili o wskazanie miejsca, gdzie się ukrywają. Zaniepokojeni rodzice od razu udali się na poszukiwania do Czeczenii. Dowództwo pułku poinformowało rodziców, że ich synowie są uciekinierami i zdrajcami ojczyzny, więc nie ma sensu o nich rozmawiać. W czasie poszukiwań rodzice przejrzeli setki ciał żołnierzy w wagonach-zamrażarkach, spotkali się z dowódcami polowymi i przepytywali jeńców. Raz o mało nie zostali rozstrzelani przez somonowców na punkcie kontrolnym w Starych Atagach. Tylko trzy miesiące później ciała żołnierzy przez przypadek odnaleziono 500 metrów od miejsca dyslokacji pułku. Broni przy nich nie było. Najprawdopodobniej w nocy rozstrzali ich wartownicy własnej jednostki, a ciała zrzucono do rowu. Jednakże dowódca pułku, który jeszcze nie tak dawno nazywał ich tchórzami i zdrajcami, natychmiast zaprezentował inną wersję wydarzeń. Jakoby glatki, hipinaje wstarli się z bojownikami w nierównej walce. I zginęli jak bohaterowie. I nawet znalazł świadków takiej wersji wydarzeń. Rozkazem dowództwa obu nagrodzono orderami męstwa. Pośmiertnie. A na szkole, gdzie uczył się Pinajew, zamontowano tabliczkę pamiątkową. Ale nawet po honorowym pogrzebie do krewnych przychodzili dzielnicowi i pytali o zaginione karabiny. Dziesięć karabinów i dwa granatniki zgubiła jednostka wojskowa 3219. Sześć sztuk? Jednostka 3703. Jednostka 3692 zgubiła pistolet Makarowa, dwa AK74 i dwa CKM. -y. Na domiar złego zastępca dowódcy sztabu jednostki, Andrzej Woronkow, zapomniał swój pistolet makarowa w taksówce. Broń przepadła. Do statystyki trzeba dodać 2325 sztuk broni, którą ukradziono z wojskowych arsenałów w czasie pokoju. Na liście poszukiwanych przez służby federalne widnieje 205 pistoletów i karabiny, które ukradziono z magazynu jednostki 83 589 Obwód Kaliningradzki 110 z jednostki 13008 Obwód Leningradzki 88 z 51 866 Rosyjska baza wojskowa w Armenii, 29 z jednostki 11411, znowu obwód kaliningradzki. 57 karabinów zniknęło w jednostce 7474, 74, kazań. 29 rozpłynęło się w jednostce 2386, mardakan. 72 z jednostki 40491, krymsk. 366 karabinów zniknęło jednostce 56, 178 Estonia. I tak dalej. Można wyliczać bez końca. 42 pistolety Makarowa i 3 pistolety Steczkina zgubili współpracownicy kierownictwa FSB w obwodach Tumieńskim, Pskowskim, Omskim, Tulskim, Riezańskim, svirdłowskim, Penzeńskim, Niżegorodzkim, Wołgogradzkim i Rostowskim. Broń zgubili również czekiści z kraju krasnodarskiego, kraju nadmorskiego i Tatarstanu. W bazie danych zgubionej broni mniej więcej 1 czwarta informacji jest tajna. Na przykład 24 września 1995 roku ukradziono 107 granatników ręcznych. RPG-26 Agleń. Jednakże nie wiadomo z jakiego magazynu, czy jakiej jednostki wojskowej, a w opisie widnieje tylko dane podane przez dowództwo zgrupowania MSW Czeczeńskiej Republiki. Tymczasem broń i amunicja, którą ukradziono w punktach zapalnych i magazynach, rozeszła się po całym kraju. Na przykład od 1995 do 2015 roku, zanim nie utajniono statystyki, w samym tylko regionie stołecznym granaty wybuchały 512 razy. Zginęło 86 osób. Granatniki killerzy używali 84 razy. Przestępcy wykorzystali 196 min przeciwpiechotnych. A na miejscu zbrodni porzucono 465 kałachów i pistoletów z tłumikami. I nie liczymy tutaj ton broni, którą znaleziono w tajnych skrytkach bandytów, albo którą wojskowi przywieźli z delegacji. Warto również odnotować, że większość klamek nie jest wpisana na listę poszukiwania w bazach MSW. Koniec. Tak właśnie wyglądały perypetie i przygody biednej broni palnej, która miała nieszczęście zostać wyprodukowana w Związku Radzieckim i Rosji. Proszę zwrócić uwagę, że za bardzo nie było obroni jaka pojawiła się w Rosji z powodu wojny w Gruzji. Prawdopodobnie w przypadku, kiedy państwo jest silne i stabilne. A Rosja przed kryzysem w 2008 roku rozwijała się naprawdę dobrze. Mówimy o wartościach rzędu 8-10% PKB rocznie. Mimo wojny, kontrola nad bronią była dobra. A i pewnie zorganizowana przestępczość była raczej w odwrocie, więc nie było aż takiego popytu na kradzioną broń. Natomiast obecnie, kiedy sytuacja gospodarcza jest coraz gorsza, a państwo jest zajęte waleniem mułbem o Bachmut, przestępczość zorganizowana rozkwitnie. A ilość broni, jaka obecnie krąży i pojawia się w państwie, najprawdopodobniej przyćmi wszystko, co przed chwilą usłyszeliśmy. W tej chwili Rosja przygotowuje sobie grunt pod dziesięciolecia barwnych i zarazem tragicznych wiadomości o tym, jak codzienne sprzeczki pomiędzy sąsiadami zakończyły się użyciem granatnika rakietowego. Niestety, problemem jest fakt, że sporo broni pojawi się również w Europie. Zorganizowane grupy przestępcze od dawna mają swoje szlaki i z powodu wojny będą w stanie przerzucać dużo taniej broni. Jest to niewątpliwie problem, choć naturalnie w Europie nie będzie to aż tak odczuwalne jak w Rosji. Na tym kończymy dzisiejszy podcast. Jak widzicie są kraje, którym naprawdę nie powinno się dawać broni do ręki. Bo ją zgubią albo ukradną. A wojna na Ukrainie jeszcze długo będzie odbijać się Rosji czkawką. Która będzie mieć skrajnie negatywny wpływ na społeczeństwo. Dziękuję i pozdrawiam.